O oddech pełną piersią trudno, bo w czwartkowy poranek dopuszczalne normy pyłów zawieszonych niemal w całym województwie zostały przekroczone o kilkaset procent. Wystarczyło kilka mroźnych nocy, by oddychało się ciężej, a w powietrzu unosiła woń smogu. Tuż przed godziną ósmą najgorszą jakość powietrza odnotowano m.in. w Mysłowicach, gdzie czujniki pyłów PM2,5 wskazywały przekroczenie o ponad 1100%. Są takie dni, kiedy pył zawieszony jest przekroczony. Obligatoryjnie wykonujemy minimum 5 kontroli, bo jest to miasto do 100 tysięcy mieszkańców, więc tak jesteśmy zobligowani. Natomiast tych kontroli oczywiście jest więcej. Od początku października do 1 marca przeprowadziliśmy 151 takich kontroli. Także kontrolujemy cały czas paliniska. Świadomość ludzka na szczęście jest już o dużo większa, więc mieszkańcy też często zgłaszają nam, że na przykład gdzieś w jakiejś regionie jest większe zadymienie, jest na przykład wyczuwalna woń, jakieś spalanych odpadów, plastiku, tym podobnych rzeczy, wtedy wzmożone kontrole w tym rejonie. Wzmożone kontrole w ostatnich dniach odnotowano również w Sosnowcu, gdzie w czwartek powietrze było zdecydowanie złej jakości. Miejscowo blisko 300% przekroczenia norm wskazywały pomiary pyłów PM10 i ponad 600% PM2,5, czyli tych najbardziej szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Jak jednak wskazuje miasto, problem nie tyle wynika z palenia śmieciami, a nieprawidłowego rozpalania pieca. Jak nie mamy pewności, to trzeba pamiętać, że pobieramy próbki, wysyłamy do firmy, która się specjalizuje w ich sprawdzaniu i dopiero po kilku dniach mamy odpowiedź, więc tą odpowiedź za te ostatnie kilka dni będziemy mieli dopiero za następnych kilka dni. Natomiast takie normalne kontrole Straży Miejskiej stwierdziły, że nie ma większego problemu. O ile dobrze pamiętam, w dwóch przypadkach pobrano próbki do sprawdzenia. Zagłębiowski alarm smogowy wskazuje, że problem smogu to również efekt korzystania z wciąż przestarzałych źródeł ciepła. Kopciuchy emitują ogromne ilości zanieczyszczeń pyłowych, a dobrą dynamikę ich wymiany spowolniły ostatnie miesiące, w których pojawiły się problemy z węglem. W roku 2022 przekroczona została liczba na przykład montażu pomp ciepła w naszym kraju w ilości 200 tysięcy sztuk. To jest bardzo duża dynamika. Aczkolwiek i tak jeszcze jest możliwość rozpędzenia tej procedury. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Programy działają, są coraz bardziej wzbogacane, bo na przestrzeni ostatnich miesięcy przybyło nam tych programów, szczególnie skierowanych do budynków wielorodzinnych. W związku z prognozą przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dla Województwa Śląskiego wydało ostrzeżenia.